3 miesiące nic nie nagrywałem i tak się totalnie stresuję, że nawet nie wiesz jak bardzo. Bo nawet nie wiem od czego mam zacząć, bo jestem z jednej strony podekscytowany, a z drugiej strony się bardzo stresuję, bo jest to dość ważny moment w mojej karierze i w moim życiu. Ale może zacznijmy od tego, gdzie byłem. Więc tak, nie było mnie 3 miesiące, ale nie, nikt mnie nie zjadł, nikt mnie nie zajebał, nic mi się nie stało. Jakby byłem cały czas aktywny w social media, jeśli ktoś śledzi mojego Instagrama, którego macie tutaj, tu macie nazwę, czy tam Facebooka, czy na grupie na Facebooku, to wiecie, że byłem cały czas aktywny i starałem się dawać oznaki życia. W tym okresie czasu też pojawiły się moje fity gdzieś tam na YouTubie, w Supermanie i tak dalej, także cały czas żyłem, ale dobra, do rzeczy. Dlaczego mnie nie było? Więc skończyła się moja trasa Nowa Fala Tour. No i po tym czasie zdecydowałem, że chyba czas na kolejną muzykę, kolejną płytę. Tak więc tak, słuchajcie, te ostatnie moje 3 miesiące nieaktywności to było dopieszczanie mojej drugiej płyty w karierze. Jak to mówię, to już czuję normalnie podekscytowanie, bo nie mogę się doczekać, aż będziecie mogli ją usłyszeć, zobaczyć klipy i jakby wraca do mnie to szczęście, które było przy mnie, gdy wydawałem swoją pierwszą płytę rok temu. Tak więc, moi drodzy, moja druga płyta wychodzi 23 listopada 2018 roku. Wtedy będzie premiera sklepowa. Aczkolwiek preorder zaczynamy 16 października 2018, czyli już za parę dni tak naprawdę. I uwaga, to nie wszystko. Dokładnie w ten sam dzień wychodzi klip do kawałka Skrzydła, który mogliście usłyszeć dosyć już dawno na moim Instagramie i którym ludzie się dość jarali, co mnie bardzo cieszy. Tak więc tak, 16 październik wychodzi klip Skrzydła i razem z tym klipem wychodzi preorder mojej płyty, bardzo podobnie jak w tamtym roku. Klip pojawi się o godzinie 18 i w momencie, gdy pojawi się ten klip na YouTubie, automatycznie otworzy się preorder na stronie youngmulti.pl. Będzie oczywiście w opisie link do wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Tak jak i rok temu, płytę wydaję ja sam. No i co mogę powiedzieć, jestem mega podekscytowany, żeby wam pokazać, nad czym pracowałem przez ostatni czas. A myślę, że progresowo i ogólnie brzmieniowo jest ta płyta 5 poziomów wyżej. Zresztą dużo osób mogło zobaczyć to, jak brzmię na nowych kawałkach, gdzieś tam na fitach, gdzie się pojawiałem. Dużo było opinii, że się poprawiłem i to mnie bardzo cieszy, za co tobie dziękuję. Pewnie się zastanawiasz, jaka będzie ta płyta. Otóż płyta będzie na pewno dojrzalsza. Jakby zależało mi bardzo, żeby przekazać jakiekolwiek wartości w moich piosenkach, aniżeli ciągle robić piosenki już setną kurwa o samochodach i pieniądzach. Więc na pewno będzie więcej merytoryki, treści też motywacyjnych, bo zależy mi na tym, żebyś był zmotywowany, jak słuchasz moich kawałków. Ale oczywiście nie zabraknie takich typowych imprezowych kawałków typu Plecak, znaczy typu, w sensie w takim klimacie jak Plecak, więc o to się nie martw. Ale tak, płyta jest na pewno dojrzalsza, każdy znajdzie coś dla siebie, będą kawałki smutne, będą kawałki motywacyjne, będą kawałki rozminkowe, będą kawałki na pełnej piździe, że tak powiem. Z czego będzie składał się preorder? Otóż słuchajcie, będzie to identyczna sytuacja jak rok temu, więc jeśli ktoś rok temu kupował płytę, to wie o co chodzi. Pierwszy preorder, który będzie miał ograniczoną ilość, będzie to preorder limitowany z jednym bonus trackiem. Czyli kto pierwszy, ten lepszy, zamówi po prostu płytę w preorderze, dostanie płytę z ukrytym bonus trackiem, który nie pojawi się nigdzie, na żadnym Spotify'u, na żadnym YouTubie i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, gdy ta jakby opcja się wyprzeda, to będzie zwykły preorder bez bonus tracku, ale oczywiście wszystkie takie bonusy jak podpisana płyta, wlepy i tak dalej też będą oczywiście, ale nie będziecie mieli wtedy tego bonus tracka jednego, tak? Czyli jeśli ktoś chce jednego bonus tracka, to radzę się pospieszyć w dzień po prostu startu preorderu, żeby sobie zarezerwować swoją płytkę. Jeśli podobała wam się moja poprzednia płyta, to byłbym mega szczęśliwy, gdybyście zaufali mi i kupili nową, bo myślę, że warto mieć w kolekcji właśnie tą płytę, bo zresztą tak jak zawsze, dużo serducha w nią włożyłem, dużo pracy, dużo też nerwów trochę. No i co, no i jestem ciekaw, jak wam się spodoba. Nie wiem, co mam dalej powiedzieć, słuchajcie, bo jak zwykle rok temu też sobie nie zaplanowałem i teraz też jadę tak po prostu na spontanie, ale chyba tak lepiej, bo przynajmniej wiecie,
nie jest nic ustawiane i tak dalej. Śledźcie też moje inne social media, bo tam będę dawał jakieś informacje, może jakieś tracklisty, bo na razie nie zdradzam nic, nie zdradzam też na razie nazwy płyty, bo tak naprawdę jeszcze nie znam nazwy płyty dokładnie, bo cały czas się zastanawiam nad dwoma nazwami, ale po prostu jak będzie klip, to będzie już nazwa płyty, także spokojnie. No, także jeszcze raz, przypominam, 16 października preorder, 16 października klip Skrzydła, 23 listopada premiera płyty. Preorder będzie można zamówić na youngmulti.pl. Oczywiście dostawa wszędzie, płatność za pobraniem, płatność przelewem, czymkolwiek tam chcecie, tak jak rok temu. Wszystko to samo będzie, ale oczywiście lepsza muzyka. No, także trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się spodoba. Do usłyszenia, pozdro.